To jest coś, co mnie bardzo rozbija, gdy próbuję w rozmowie, no nie wiem, jakoś po prostu powiedzieć o swoich przekonaniach, ale jakoś tak wytłumaczyć też po prostu je, nie żądając, żeby ktoś przyjął w ciemno. I widzę, że ten człowiek po prostu jest zamknięty, zabetonowany, że on nie chce po prostu przyjmować. I to mnie potrafi jakoś wewnętrznie tak rozwalić, zniechęcić. Dzisiaj widzimy Jezusa, który zderza się z zatwardziałością serc swoich rozmówców, ale i tak robi w ogromnej wolności to, do czego jest posłany. I tak dokonuje uzdrowienia. I tak głosi wyzwalającą prawdę o miłości Boga.